Dzień dobry, Krzysztof. Dzień dobry. Dzień dobry, Jereszku. Dzień dobry. Zgubo. Krzysztofie. Znalazła się zguba. Wczoraj był jaki dzień, Krzysztof? Nie wiem. Dzień kobiet był, no jak nie? Wczoraj? Był? Tak. Dziś mamy co? Sobota. Piątek. Dobrze mówię, piątek. Proszę złóż życzenia wszystkim kobietom. Ten składaj, Misiek. Dobra, żarty żartami. Ale życzę, naprawdę życzę dla kobietom wszystkim dużo zdrowia, bo najważniejsze, jak mówię zawsze, ale zdrowia nie masz, to nic nie warte. Życzę zdrowia, szczęścia, pomocności, radości w życiu, Bożego błogosławieństwa, a żeby Chrystus, Pan, Maryja, Pan Jezus, wszystkim kobietom byli zdrowe, cieszyli się swoich potomków, bo to matki są. I powiem, że matka, każda matka, która zajdzie w ciąży, to życzę, jest matką najszczęśliwszą, radosną, bo ona hoduje potomka, potomczychę, swoje dzieci. Cieszy się, śmieje się z nich i tak dalej. Ja bardzo tego też się cieszę, jak kobieta zajdzie w ciąży. Tak jak moja zaszła w ciąży kobieta, zostałem ojcem, trójka dzieci jestem, dawno. No, ale życie nam się nie powiodło, ale przyjeżdża. Ja do dzieci jeżdżę, naprawdę mówię z całego serca, że mam trójka dzieci, dwóch synów. No i córeczkę, co Bóg dał, to dał dla mnie. Przyjeżdża jej mama do mnie. Razem cieszymy się. No, do szkoły chodzą dzieci. Muszę taryfę brać, jeździć do nich, patrzeć, karmić. Jedzenie wozić tam, bo one w bloku mieszkają. Dobra, Krzyśku, ale życzenia, chodzi i o życzenia. Dużo, właśnie, dużo zdrowia, pomysłości i radości. Bożego błogosławieństwa życzę. Wszystkim kobietom. Wszystkim kobietom i dziewczynkom, małoletnim, dużym, średnim, bo też zajdą w ciąży, będą matkami, będą się cieszyć. Jak swego. Będą dorosłe. Co? Jak będą dorosłe. No, będą się cieszyć swego potomstwa i tak dalej. Niech Bóg was i Maryja Panna i Pan Jezus błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Trzymajcie się. Żono, trzymaj się moja. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Wszystkim kobietom.